12 marca obywatele RP ponownie stanęli z transparentem jawnie i świadomie znieważającym Andrzeja Dudę, wciąż urzędującego prezydenta RP. Tym razem pikieta stanęła przed biurem Komitetu Wyborczego Dudy. 3 marca, po kilkudziesięciu minutach protestu, transparent obywateli RP zarekwirowała policja. Był potrzebny jako dowód do oceny prokuratury, jak stwierdzili policjanci. Nie wywołało to sprzeciwu demonstrujących. W końcu po to między innymi przyszli, by sprowokować proces z artykułu 135 kodeksu karnego. 12 marca policja ponownie zaaresztowała ten sam transparent, wierną kopię poprzedniego. To już wygląda na nękanie. Sierżant Pylkarski na pierwszej linii frontu walki z banerem. Albo na prewencję. Policjanci mogą przecież i nawet powinni zapobiegać przestępstwu. W tym właśnie rzecz, bo jak to właściwie jest? Czy demonstrujący popełniają przestępstwo, czy może nie? W długiej historii tego protestu, rozpoczętego 5 lutego 2016 roku, wszczęto co najmniej kilkanaście postępowań. W większości na podstawie autodonosów obywateli RP. Wszystkie te sprawy jednak umorzono. Rodzi to pytanie. Albo przestępstwa nie ma i policja przekracza prawo, dokonując rekwizycji transparentu, albo jest. Wtedy opieszałość prokuratury domaga się kary. Tertium non datur, twierdzą obywatele RP, domagając się wszczęcia procesu. Bierność prokuratury już raz stała się powodem zaniechania tej akcji. Nazywając Dudę łgarzem i krzywoprzysięzcą, obywatele RP mówią w swoim przekonaniu prawdę. Uważają jednak, że nawet mówiąc prawdę, należy ponosić odpowiedzialność za własne słowa. W końcu zwolennicy PiS nazywający Bronisława Komorowskiego zdrajcą byli również przekonani o prawdziwości wypowiadanych wtedy obelg. Nie wolno nikogo lżyć bezkarnie, uważali obywatele RP i wobec tego zawiesili swoją akcję po około roku. Wznowiwszy ją w kampanii wyborczej, doczekali się interwencji policji, która wymaga tym razem decyzji. Artykuł 135 kodeksu karnego musi zostać wykonany albo uznany za prawo martwe. Dla mnie to jesteście niestety, ale jesteście ubekami, proszę pana.